Siemanko byczki, z tej strony Lisek i dzisiaj lecimy z legendarnym odcinkiem na moim kanale, bo dzisiaj odpalamy nagrodę za Top 100 Food Champions na moim koncie. Zapytacie, jak to się wydarzyło? Otóż Tomcio Legut chciał przetestować Nazario i tak dalej, więc przyjechał do mnie, no i wydarzyło się tak, że mamy Top 100. I w ogóle to jest chyba pierwsza historyczna taka sytuacja, kiedy Polak zrobił 2 razy 30-0 podczas jednego Food Champions, bo Tomcio zrobił 60-0 w jednym Food Champions. Wszystko oczywiście odbyło się legalnie. Ja w tym momencie jestem na Kubie, chciałem wam nagrać fajny wstęp na plaży, ale dźwięk był dramatyczny. No i nagrywam to w pokoju, ale tam małe przebitki mam jakieś pododaję. Więc teraz nie przedłużam i zapraszam was na nietypowy odcinek. Dźwięk udało mi się troszeczkę podratować i jest w miarę okej, ale nie spodziewajcie się cudów. Lecimy! Przenieśliśmy się w tym momencie nad hotelowy basen, bo do Player Picków akurat potrzebuję internetu. Dlatego jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Jest to co najmniej niecodzienna sytuacja. Taki odcinek w moim wykonaniu. Będziemy wszystko oczywiście otwierać na telefonie, no bo nic innego nie ma. Mój operatorze może tutaj pokazać, gdzie się znajdujemy. A ja w tym momencie przechodzę już do otwierania player picków, pierw na PlayStation, a potem na Xbox One, czyli tam, gdzie mamy to magiczne Top 100. Tak więc nagrody za mistrzostwa Food, odbieramy nagrody, tutaj nie ma nic do odbioru, dokładnie tak. I jeszcze chyba możemy player za Division Rivals tutaj wszystko sobie podbierać, czy nie, jak to wygląda? Tak, tu mamy player picki, więc numer 1, player pick, przypomnijmy, jest Cristiano Ronaldo, jest Eden Hazard. Więc, moi drodzy, pierwszy player pick, on też pokaże. No to nieźle. Dobra, nic specjalnego tutaj nie ma, ale tym może, chociaż to jest Bundesliga. Nie no, wybierzmy tego Osimhena, bo może być dobrym zmiennikiem, więc potwierdzamy oczywiście, odbierz nagrodę i odbieramy drugiego player picka, moi drodzy. I drugim player pickiem jest Otamendi. Otamendi. No, karta totalnie bezsensowna, niepotrzebna, ale to nic, odbieramy nagrodę i wysyłamy wszystko do klubu, jeśli chodzi o playaka. No i tutaj rozpoczynamy prawdziwe emocje, a to wszystko dzięki Tomkowi Legutowi. I mamy tak, 200 tysięcy monet. Jedna paczka Ultimate Team of the Week, 4 duże paczki rzadkich zawodników, no i 5 player picków. Czy ja dostaję kartę 99 ocena, czy to jest jakiś spoiler, co tak naprawdę dostaniemy? Zobaczymy, odbieram nagrody. I tutaj są nieprzypisane. Dobra, już mamy wszystko zrobione. I moi drodzy, pierwszy player pick. I tutaj już naprawdę może być wesoło. Ale czy tak będzie, to zaraz się przekonamy. No, wesoło na razie na pewno nie jest. McGinn. Tutaj na Kubie ginu się nie pije raczej. Tutaj na Kubie pije się rum. Rum, a w Polsce jest rum cejs. Więc lecimy z kolejnym pickiem. Niestety, tutaj również nic ciekawego nie trafiamy. Mamy overall 84 cały czas. Dobrze, zostały nam jeszcze 3 player picki. Cyk. Może. Niestety dalej nic ciekawego nie ma. O kurde. Tutaj jest 5 player picków. Jak się okaże, że tam było coś dobrego, bo ja nie widziałem tego, że tu zawsze jest 5 player picków. Myślałem, że cały czas są 4. Więc te dwa pierwsze. O kurde. Ale tego chyba nie można sprawić, więc... Dobra, mamy Donnarumę jednak. 86. Dobra, czyli już wiadomo... Chociaż nie wiadomo nigdy nic. Okej. Tutaj nic specjalnego niestety nie ma, ale jest Partey, który no, na playce by się raczej przydał. A tutaj... Kto to jest na ten play PS? Zaniolo Jimenez. Partey. Dobra, bierzemy Parteya. O. No i ostatni player pick. Który zadecyduje, czy coś fajnego będziemy mieć w ostatnim miejscu. Niestety, player picki tragiczne, więc tego nie opłaca się zdecydowanie na telefonie otwierać. Czy coś ciekawego, no wybierzmy tego środkowego obrońcy, który był chyba w każdym, dosłownie każdym player picku. A teraz już lecimy z paczkami. Tak wyglądają jeszcze moje player picki. Teraz lecimy z paczkami wymiennymi. Tutaj wszystko się już może wydarzyć. Zaczynamy od paczek wymiennych na PlayStation 4. I zobaczmy, kto będzie naszą pierwszą kartą. Były banerki. Karta Acerbi. Acerbi, nic specjalnego. Myślę, że tutaj to pójdzie w miarę szybko. Bo tutaj nie ma tak naprawdę z czym kombinować. Jest tu paczka za 50 tysięcy, więc z tej paczce za 50 tysięcy możemy coś ciekawego trafić. Czy myśmy już ją otworzyli w tym momencie?
Nie wiem, co się tutaj wydarzyło, ale lecimy. Mega paczka. Mega paczka. I w mega paczce diokurę. Diokurę. Nic specjalnego, lecimy dalej. Kolejna mega paczka i Aduris 8-2. Także nic specjalnego. Przedostatnia mega paczka na tym koncie. No, PlayStation, no, nawet tutaj banerków, nie no, banerki były, ale nawet ukałtu tutaj nie będzie. No i moi drodzy, ostatnia paka, mega paka, paka mega paka. Kaje, no niestety. Szczęścia tutaj nie było, ale miejmy nadzieję, że na Xboxie to szczęście w końcu dopisze. Żeby tutaj specjalnie nie przedłużać tego materiału, bo jak widać, nagrywam to w czwartek o godzinie 17.52 i już o 17.52 tutaj słońce zachodzi i za 10 minut będzie ciemno, a muszę jeszcze wstęp nagrać, bo postanowiłem, że pierw nagram tutaj tak jak jest. To polecimy z tymi paczkami najlepszymi, które mam, czyli za Food Champion, złota paczka żadnych kart. Ale odpalimy ją, odpalimy tylko te najlepsze i mamy informę od razu, więc bardzo dobrze. Odpalimy te paczki najlepsze, a później jak wrócę, czyli już sobota, niedziela, będziemy odpalać te paczki, które mam dostępne oprócz tych moich paczek za Food Champions. Nie, lecimy dalej. Paczka rzadkich pokaże. Czyli to jest paczka za 50 tysięcy monet. Tutaj może się dosyć dużo wydarzyć i znowu nasz kolega z Kamerunu, Onananana. I oprócz tego Onananana nie ma nic. Dobra, to jego na listę transferową. A tutaj całą resztę quickselujemy. To do klubu, a to sprzedaż duplikatów. Ok. I w miarę szybko to wszystko idzie, więc może jednak szybko wszystko otworzymy. Zobaczymy. Teraz polecimy sobie z małą paczką piłkarzy Electrum Prime. Dobra. Coś tu jeszcze jest. Ale się błysło. Chyba się rozwinie. Nic tu nie ma ciekawego. To teraz polecimy z paczkami darmowymi za edycję specjalną gry, gdzie nigdy, przenigdy niczego nie trafiliśmy jeszcze w tej grze, więc może dzisiaj, może tutaj na Kubie, gdzie słońce parzy, coś ciekawego trafimy. Lecimy z drugą paczką. Niestety to się nie zmieniło. A teraz lecimy z prawdziwą truskawką na torcie, paczki za 100 tysięcy monet, a potem paczka z 11 informami. Nie muszę wam przypominać, że jeśli chcecie więcej takich materiałów, zostawiajcie łapeczki do góry, ale ta karta chyba jest raczej taka, no, paczka nie najgorsza, teoretycznie. Lecimy z kolejną paczką za 100 tysięcy, no, to podnieciliśmy się, a niepotrzebnie, całkowicie niepotrzebnie. Lecimy z drugą, może odchodzę teraz taką nienacka. Uwaga, uwaga, uwaga. Ładowanie milinkowi sami. Myślałem, że takie ładowanie to będzie lokał. Niestety tak się nie wydarzyło. Oprócz tego Tio Hernandez, ale on chyba już nic nie jest warty. Okej, no nic specjalnego niestety. Milinkowi sami idzie na listę transferową, a cała reszta do klubu i Quixel. Trzecia paczka za 100 tysięcy monet. Przyjaciele, przyjaciółki, może jeden Renan Lodi. Kto ty jesteś, chłopie? Ale Ter Stegen jeszcze walkout. No to mnie tutaj zaskoczyli. Dobra, mamy pierwszy walkout Ter Stegena. Najbardziej niespodziewany walkout chyba na świecie, ale to nic. Ojoj, muszę duplikaty dopisać. Ostatnia paczka za 100 tysięcy. Albo nie. Zmieńmy, moi drodzy, zmieńmy. Polećmy teraz paczką Ultimate Team of the Week, więc obowiązkowo łapeczki do góry. Może jakiś rekord 10 tysięcy i klikajcie czerwony przycisk subskrypcji tam na dole wraz z dzwoneczkiem, a my... Ja nie chcę na to patrzeć. Paczka w ciemno będzie. Nie chcę na to patrzeć. Dobrze, że na to nie patrzyłem. Możemy tak. Błędować. Wysyłamy do klubu całe to wszystko, co tu jest. To na listę transferową. I lecimy z ostatnią paczką za 100 tysięcy monet. Ładowanko party. Mamy tutaj informa, którego chyba... No, czyli walkout. Czy to teoretycznie walkout? Może coś innego jeszcze tam będzie? Dosyć długo się ładuje.
chyba że tam się wyczaruje coś fajnego. Albo i nie. Chyba jednak nic dobrego się tutaj nie wyczarowało. Ja to wysyłam do klubu, Marta, ja nawet nie byłem w tej paczce 11 mojej familii. To o Eder Militao, to chociaż tutaj może na listę transferową. Całą resztę quickselujemy, albo może też. Quickselujemy całą resztę i moi drodzy, te paczki odpalimy dzisiaj sobie na strumyku, nie dzisiaj, w sobotę albo w niedzielę na strumyku. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że nie czuliście jakiejś zbytniej różnicy, jak byłem tutaj na Kubie. Ja już w sobotę jestem w domu, więc w sobotę zapraszam na pierwszego streamka po powrocie na Facebooku, link w opisie. Widzimy się niebawem, trzymajcie się, siemano!